Nowe doniesienia z domu Kukulskiej nadeszły nad ranem. Nawet Steczkowska od razu zareagowała. Natalia Kukulska nad ranem zamieściła na swoim Instagramie niespodziewany wpis. Córka słynnej Anny Jantar Jarosława Kukulskiego wywołała tym niemałe poruszenie wśród fanów, którzy od razu zasypali ją komentarzami. Większość nie może uwierzyć, że to prawda. Oto szczegóły. Natalia Kukulska to dziś jedna z bardziej lubianych i cenionych artystek w kraju. Córka Anny Jantar i kompozytora Jarosława Kukulskiego zaczynała swoją przygodę ze śpiewaniem bardzo wcześnie. Jej pierwsze płyty odniosły ogromny sukces i sprzedały się w ponad 2 milionach egzemplarzy. Po kilkuletniej przerwie piosenkarka wróciła z dorosłym już repertuarem i znów nieźle namieszała na rynku muzycznym. Płyta Światło ukazała się w 1996 roku, a hit Dłoń czy piosenka Światło Czuła stały się wielkimi przebojami. Natalia Kukulska zamieściła wpis nad ranem. To już 28 lat. Rok później wydała krążek Puls, który sprzedał się w kilkuset tysiącach kopii, a piosenki W biegu czy Im więcej ciebie tym mniej nie schodziły miesiącami z pierwszych miejsc list przebojów. Potem Natalia nieco zmieniła kierunek muzyczny, co nie wszystkim do końca przypadło do gustu. Dziś raczej próżno szukać jej nowych utworów w rozgłośniach radiowych, ale, jak podkreśla wokalistka, nie chce już iść na kompromisy i woli nagrywać to, co jej w duszy gra. Sukcesem niespodziewanie okazał się jej niedawny album Czułe struny z piosenkami do muzyki Fryderyka Chopina. Jej największy muzyczny projekt, choć nic tego nie zapowiadało, osiągnął spory sukces i pokrył podwójną platyną. Niebawem, bo już 15 listopada, ma ukazać się jej nowa płyta Dobrostan. Przed premierą Kukulska postanowiła jednak przypomnieć o ważnym wydarzeniu z przeszłości. Nad ranem na Instagramie zamieściła wpis, w którym wspomina debiut płyty Światło. Tak się właśnie złożyło, że od premiery minęło dokładnie 28 lat. Nie, to nie Photoshop, ani żadna aplikacja odmładzająca. Po prostu moje wewnętrzne światło. Miałam 20 lat. 28 lat temu, 28 października ukazał się mój dorosły muzyczny debiut, album Światło, ogłosiła Kukulska, dodając serię zdjęć z tamtego okresu. Wielkie poruszenie pod wpisem Kukulskiej. Nawet Steczkowska zareagowała. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani nie mogli wprost uwierzyć, że minęło już aż tyle czasu. Zaczęto się zachwycać jej urodą i wyglądem, którym faktycznie zwracała w tamtym okresie sporą uwagę. Przecież ty, Natalia, wciąż masz 20 lat. Im więcej ciebie, tym mniej. Dziękuję ci za te i za inne piosenki, dziewczyno, pani Natalko, to światło towarzyszy pani przez całą karierę. I niech tak dalej trwa. Piękne czasy, była to moja pierwsza kaseta w Walkmanie. Wałkowana od deski do deski. Piosenka Światło Czuła, Już nic i Dłoń były najulubieńsze. Dziękuję za tamte dźwięki. U mnie się przygoda z Natalią zaczęła właśnie od kasety Światło i Dłoń Cudo i do teraz jest też Blask. Oj tam, wyglądasz dalej tak samo. Światło w tobie na pewno. Słodzili jej fani. Udzieliła się także Justyna Steczkowska, która z Kukulską przyjaźni się od lat i zaczynała w podobnym okresie. Ale to były super czasy, wyglądasz tu jak swoją córka. Co za wspaniałe geny, podsumowała Justyna.